Niedawno księżna Kate zaskoczyła Brytyjczyków radosnymi wieściami o swoim powrocie do pełni sił zawodowych. Tymczasem, nie mniej dynamicznie, książę William nieoczekiwanie opuścił Anglię, udając się do Szkocji w ramach jednego z kluczowych projektów w jego życiu. To znak, że w brytyjskim dworze, z końcem wakacji, zaczynają dominować coraz bardziej optymistyczne tonacje. Początkiem pozytywnych zmian było oświadczenie księżnej Kate na początku września, które informowało o zakończeniu jej chemioterapii. Zaledwie kilka dni później media obiegła informacja, że żona następcy brytyjskiego tronu powróciła do swoich obowiązków. Ostatnie miesiące były dla naszej rodziny niesamowicie trudne. Życie, które znamy, może się zmienić w jednej chwili, co zmusiło nas do znalezienia sposobu na przetrwanie w tych burzliwych czasach i na nieznanej drodze. Ten okres przypomniał mi i Williamowi, jak ważne jest docenianie prostych rzeczy w życiu, które tak często bierzemy za pewnik. Chodzi o miłość, dawanie jej i bycie kochanym, wyznała księżna w opublikowanym nagraniu. Książę William, reagując na słowa swojej małżonki, zachował pewną ostrożność w swoich publicznych wypowiedziach, starając się nieco tonować optymistyczne nastroje podczas spotkań z poddanymi. Brytyjskie media właśnie poinformowały o pilnym wyjeździe księcia wali do Szkocji. Książę William udał się do Aberdeen, by spotkać się z osobami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwiązania problemu bezdomności. W tym z przedstawicielami koalicji Homewards Aberdeen. Celem tej ważnej wizyty było wyrażenie wdzięczności tym, którzy wspierają osoby dotknięte bezdomnością. Książę William w pełni poświęca się temu przedsięwzięciu, które stało się jednym z najważniejszych projektów w jego życiu. Podczas wizyty podkreślił znaczenie wspólnej determinacji w walce z tym problemem, kiedy uruchomiliśmy program Homewards w zeszłym roku. Jasno określiliśmy nasze zaangażowanie w współpracę, aby udowodnić, że możliwe jest zakończenie bezdomności, tak aby była ona rzadka, krótka i niepowtarzalna. Od samego początku wiedzieliśmy, że sukces Houmwertz będzie zależał od waszej niesamowitej pracy, wiedzy i doświadczenia. Dla księcia Wali inspiracją do zaangażowania w ten problem była również jego matka, księżna Diana. Która często podkreślała potrzebę zwracania uwagi na bezdomność wśród Brytyjczyków. Pięcioletni program Homewards, który William zainicjował w czerwcu 2023 roku za pośrednictwem The Royal Foundation, ma na celu zmianę sytuacji na lepsze. Aberdeen jest jednym z sześciu miejsc w Wielkiej Brytanii i jedynym w Szkocji wybranym jako modelowe w ramach tego przedsięwzięcia.